The Last of Us nigdy nie było tak potężne jak teraz. Serial wydany przez HBO zbiera pozytywne recenzje zarówno wśród graczy, jak i krytyków filmowych, a za sprawą jego sukcesu remake pierwszej części gry sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Nie ma lepszego momentu, żeby dać porwać się temu uniwersum. To, co osobiście najbardziej lubię w tej serii, to jej głębia. Gra, jak i serial wypełnione są ciekawostkami, smaczkami i nawiązaniami, które wyłapać potrafi tylko wprawne oko widza lub gracza. A nawet jeśli nie, to na szczęście jest Grapedia, która z chęcią podzieli się z wami wszystkimi swoimi odkryciami. No dobra, to co, zaczynamy? A pierwszy naprawdę ciekawy detal możemy znaleźć na samym początku gry. W przeciwieństwie do serialu, gdzie wiek Joela poznajemy w jednej z pierwszych scen, w przypadku oryginalnej premiery gry w 2013 roku sprawa wyglądała inaczej. Wiek bohatera nigdy nie zostaje przytoczony podczas rozgrywki. Remake, czyli The Last of Us Part 1, rozwiał wszelkie wątpliwości, bo podczas kontroli możemy zobaczyć paszport Joela, gdzie znajduje się jego data urodzenia. 26 września 1981 roku. Podczas właściwej gry ma on więc 52 lata. The Last of Us to nie tylko pełna detali historii, ale także bardzo bogaty w ciekawostki gameplay. Jedną z głównych mechanik gry jest zarządzanie zasobami, a amunicję zazwyczaj pozyskujemy z pokonanych przeciwników. I tu czai się kolejny detal. Model broni na ziemi zmienia się po tym, gdy podniesiemy z niej amunicję. Magazynek znika, a zamek zostaje odsunięty do tyłu. Kolejny detal, który chciałem wam przedstawić, kryje się w łazienkach, a są nimi wagi. Programiści zadali sobie tyle trudu, by te były w pełni funkcjonalne, gdy gracz na nich stanie. I to właśnie stąd wiemy, że Joel waży 200 funtów, czyli jakieś 90 kg. Eksploracja to jedna z mocniejszych stron obu odsłon, ale szukanie kodów do rozrzuconych po świecie gry sejfów potrafi być denerwujące. Dlatego powinien was bardzo ucieszyć fakt, że te da się otworzyć bez znajdowania kombinacji, używając do tego tylko uszu. Poprawna cyfra brzmi nieco inaczej, przez co możliwe jest otwieranie sejfów na słuch. Sprawdźcie sami. Klikacze klikaczami, ale bezpieczeństwo musi być po naszej stronie. W trakcie gry bohaterowie mogą ulepszać swój oręż, korzystając z warsztatów. I tutaj kryje się naprawdę ciekawy detal. Przed przystąpieniem do modyfikacji broni postać opróżni komorę, a to zostaje uwzględnione podczas gameplayu. W magazynku będzie o jeden pocisk mniej. Time to go to work. Czasami jednak amunicji po prostu brakuje i wtedy musimy wykorzystać to, co znajdziemy pod ręką. A w The Last of Us często pod ręką znajdować będziemy cegły czy butelki, a butelka potrafi zaboleć, co widzimy w kolejnym detalu. Jeżeli rzucimy nią w przeciwnika, to fragmenty szkła zostaną w jego twarzy. No nie chciałbym być na jego miejscu. Kraftowanie przedmiotów oraz przeglądanie notatek zgromadzonych w plecaku to nieodłączny element gry. A co jeśli spróbujemy zrobić to będąc w wodzie lub chwilę po kąpieli? Jak się okazuje, twórcy pomyśleli i o tym, bo po bliskim kontakcie z wodą wszystkie notatki wyciągnięte z plecaka będą przemoczone. Nie martwcie się, wysychają naprawdę szybko. Podczas niektórych rozdziałów Ellie będzie próbowała poluzować atmosferę, wyciągając swoją książeczkę z żartami. To, co naprawdę miło mnie zaskoczyło, to to, że żarty naprawdę się w niej znajdują. To znaczy, książeczki nie widzimy podczas normalnego gameplayu, ale gdy użyjemy trybu fotograficznego, to na teksturze znajdziemy żarty. Genialne. Chwilę po tym, gdy spotkamy Billa oraz poznamy jego pułapki, mężczyzna pozwoli nam na przejrzenie jego klamotów oraz zabrania czego potrzebujemy. Badając pokój na górze, ten stwierdzi, że nie ma dla niego tam nic użytecznego. Na stole znajdziemy czasopisma fitness. No cóż, bez względu na to, czy to gra, czy serial, Bill pozostaje taki sam. Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Właśnie.
tym samym rozdziale, w którym poznajemy Billa, możemy natknąć się na kapitalne nawiązanie do innego uniwersum zmagającego się z nieumarłymi. Jeżeli podobnie jak ja wciąż myślami wracacie do pierwszego sezonu The Walking Dead od Telltale, to ten widok na pewno Wam się spodoba. Jedna z posiadłości bardzo przypomina tę należącą do Clementine, włącznie z domkiem na drzewie, pojemnym basenem i charakterystycznymi drzwiami na zewnątrz. Zarówno podczas The Last of Us Part 1 oraz Part 2 wielokrotnie natkniecie się na konsolę PlayStation 3. Czasami z grami, a czasami bez. Samo pojawienie się platformy w grze to oczywiście nawiązanie do tego, że tytuł po raz pierwszy pojawił się właśnie na PS3. Lepsze jest jednak to, że w konsolę nie da się strzelić. Celownik zmienia się na szary. Czy wśród widowni mamy fanów sitcomu The Office? W jednym z biur, tuż po sekwencji, w której Ellie po raz pierwszy strzela z broni większego kalibru, znajdziemy biuro oddziału Scranton firmy Dunder Mifflin z The Office właśnie. Tą ciekawostkę dodano w remake'u gry. W oryginale jej nie znajdziemy. Pozostając przy temacie różnic pomiędzy remake'iem a oryginałem The Last of Us z 2013 roku, nie mogę nie wspomnieć o zachowaniu Tess w scenie, w której oboje razem z Joelem dowiadują się o zakażeniu Ellie. W oryginalnej wersji kobieta tylko zbliża się do nastolatki, a w remake'u celuje do niej z broni. Jak dla mnie, to właśnie ta reakcja bardziej pasuje do postaci Tess. A wy jak sądzicie? Why would she set you up? Kolejny budynek, kolejne nawiązanie. Jeżeli ogrywaliście inne produkcje studia Naughty Dog, to na waszej liście na pewno pojawiło się przez chwilę Uncharted. W The Last of Us możemy znaleźć bar identyczny jak ten z Uncharted 3. Popatrzcie sami. Ale to nie jedyne nawiązanie do innych produkcji Niegrzecznych Piesków. Zwiedzając mieszkania, możemy natknąć się na pluszowe wersje nie tylko Nathana Drake'a, ale także Jacka i Dextera z serii o tej samej nazwie. Pozostając jeszcze chwilę przy zabawkach, mówiąc o ciekawostkach, nie można nie wspomnieć o genialnym detalu dotyczącym zabawki Sama. W momencie dotarcia do sklepiku z zabawkami, Henry nie zgadza się, by Sam zabrał zabawkowego robocika ze sobą. Ten kończy na podłodze. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Come on. Zauważa to jednak Ellie, która poczeka, aż nikt nie będzie patrzył w jej kierunku, by zabrać zabawkę ze sobą, by wręczyć ją później Samowi. Niestety, chłopiec nie był zbytnio nią zainteresowany, bo zabawka trafiła w jego ręce po wyjściu z miasta, kiedy jego los został już przesądzony. Tego samego robocika możemy znaleźć na samym początku The Last of Us Part 2 w pokoju Ellie. Jeżeli miałbym wybrać mój ulubiony rozdział pierwszej części gry, prawdopodobnie byłby to ten, w którym przejmujemy kontrolę nad Ellie. Zimowe krajobrazy, połączone z nową perspektywą gameplayu, to coś, co uwielbiam. Ale sam detal dotyczy właśnie otoczenia przykrytego białym puchem. Jeżeli na powierzchni takiego dojdzie do śmierci któregoś z przeciwników lub zainfekowanych, to ich krew zacznie topić śnieg. Genialny detal, naprawdę. Pozostając przy tym samym rozdziale, gdy Ellie zostaje pojmana przez Dawida, wykorzystuje ona okazję, gdy ten zbliża się do jej celi, by złamać mu palec. W
kolejnej scenie na tym samym palcu zobaczymy prowizoryczne usztywnienie. I warned you. Po jednokrotnym ukończeniu The Last of Us Part 1 gra odblokuje możliwość zmiany wyglądu bohaterów. Tutaj, poza nawiązaniami do innych gier Naughty Dog, znajdziemy bardzo nietypowe nawiązanie do klasyki kina, a konkretnie filmów Kill Bill oraz Gra Śmierci. Jednym z kostiumów Ellie jest żółty dres z czarnym paskiem na boku. A sekcję pierwszej części chciałem zamknąć bardzo rozczulającym detalem w rozdziale 8. Gdy Joel zostaje ciężko ranny, Ellie przekonuje go, że gdy uda im się to przeżyć, ten musi dla niej zaśpiewać. The Last of Us Part 2 rozpoczyna się właśnie w ten sposób. Joel odwiedza Ellie z gitarą oraz piosenką. No to skoro jesteśmy już w drugiej części gry, to pozostając jeszcze przy tematach muzycznych, warto wspomnieć o specjalnym gościu, na którego możemy natrafić w Jackson. A jest to sam Gustavo Santaolalla, czyli autor ścieżki dźwiękowej gry, przygrywający sobie na banjo. The Last of Us Part 2 przeplatone jest sekwencjami flashback, w których poznajemy pojedyncze historie z podróży Joela i Ellie pomiędzy odsłonami gier. I tu skrywa się kolejny detal, a konkretniej tatuaż Ellie. Ten powstał, by zakryć ślad po ugryzieniu dziewczyny, ale dzięki tym sekwencjom możemy zobaczyć go na różnych etapach powstawania. Od konturu, aż po wykończony tatuaż. Ten detal sprawia, że naprawdę łatwo się rozkleić. Niektórzy z przeciwników w grze, szczególnie podczas drugiego dnia Seattle, lubią podróżować z psimi kompanami. Psy są bardzo agresywne, ale jeżeli usuniemy właściciela bez zaczepiania pupila, to ten zostanie dzielnie przy ciele, cicho skomląc, wzywając w ten sposób innych przeciwników. O ile w ogóle tacy są. To jednak nie jedyny detal dodający głębi naszym adwersarzom. W trakcie potyczek możemy też usłyszeć, że każdy z naszych oponentów ma swoje imię. Postacie komunikują się ze sobą, a także relacjonują sobie poczynania gracza. Posłuchajcie. To Laura! Kto się zabił? Shannon! Odejdź ich! Podczas drugiego dnia w Seattle, Ellie trafia na safe, kombinacją do którego jest data ślubu oznaczona na kalendarzu obok i jest nią 8 października 1983 roku. Autorzy wzięli pod uwagę różne formaty dat i safe masz 3 kombinacje. Poprawne formaty to dzień, miesiąc, rok, miesiąc, dzień, rok oraz rok, miesiąc, dzień. Oh, shit.
Jednak brutalność to nie wszystko. The Last of Us wie, kiedy zwolnić i jednym ze sposobów na ów zwolnienie jest minigra gry na gitarze. Wybierając akordy oraz suwając po touchpadzie kontrolera, gracz może zagrać dosłownie co tylko zechce. Akordy, które chwyta postać, są także całkowicie prawidłowe. I to są te detale. Drugą postacią, którą dane nam jest zagrać w The Last of Us Part 2 jest Abby. I mam dla was też parę detali jej dotyczących. Bardzo wcześnie dowiadujemy się, że Abby cierpi na lęk wysokości. Jeżeli staniemy na przykład nad urwiskiem, to postać zacznie drżeć, a ekran bujać na boki. Hey. Eyes on me. Arsenał Abby różni się nieco od oręża Ellie, a w nim znajdziemy specjalną strzelbę, którą możemy strzelać dwoma rodzajami amunicji, zwykłą i podpalającą. Co ciekawe, naboje, które mamy w zapasie, wyświetlane są na uchwycie kolby w czasie rzeczywistym. To jest, w zależności ile konkretnego typu amunicji mamy, tyle sztuk pojawi się w uchwycie. I to by było na tyle. Nie mogę się doczekać, aż i wy podzielicie się waszymi odkryciami w komentarzach. Dajcie znać, jakimi grami mamy zająć się teraz. Dzięki!